Na wstępie chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo zewsząd spływają do mnie takie pozytywne sygnały. Ktoś ostatnio bardzo chwalił, że moje odcinki świetnie się ogląda podczas odkurzania. No wzruszyłem się, no bo ja właśnie tak targetuję te swoje materiały, więc jeszcze większą przyjemnością zapraszam na kolejny przegląd lig ujowych. Jest to magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. No to teraz czekam na sygnał, czy każdy z Państwa ma już w dłoni swoją rurę od odkurzacza. Słyszę, że tak. No to możemy zaczynać. Ja postaram się nie zagłuszać za bardzo tego Waszego odkurzacza. Od czego zaczniemy? Jakaś wiadomość z grubej rury by się przydała, ale takiej nie mam chyba. No to zacznę może od życzeń. Życzę Państwu, aby podczas tego odkurzania nie przytrafiła się Wam taka sytuacja, jaka przytrafiła się na przykład arbitrowi z niższej ligi brazylijskiej. A co mu się przytrafiło? Na boisko wyszedł i zapomniał się wyjulać. No i akurat mu się zachciało sikać tuż przed pierwszym gwizdkiem. A że nie było żadnego to i toja na środku boiska, ani w pobliżu, no to wykonał szybką analizę. Co on tam ma do dyspozycji? No i co miał? Miał na przykład majtki do dyspozycji. No i w sumie to nie wiem, czy analizował inne opcje, ale wykorzystał tę pierwszą. Zsikał się w majtki. O, no co miał zrobić? To jedziemy dalej z brazylijską piłką, kolejny mecz, kolejny początek meczu i zobaczmy pierwsze 10 minut. Nie no, tak dobrze nie będzie. Zobaczmy pierwsze 10 sekund pewnego meczu. Yeah, hora do show! Bola rolando aqui no Cerejão, Copa do Nordeste, sexta rodada, clássico, tradição. Primeira posse de bola. No i co się wydarzyło? No nic się nie wydarzyło, faul. Taki niby zwykły, ale czerwona kartka za to była. No kurde, w 10 sekundzie koleś dostał czerwoną kartkę. Brazylijany nigdy dość, więc kolejna sytuacja z Brazylii. O, to dopiero będzie. Rzut wolny. Tak się teraz wykonuje w Brazylii rzuty wolne. Com todo carinho. I rapa. Czary-mary, czary-mary i... vamos ver. Ach, tu i. Ah, no, calma aí. I dupa. Czary-mary i dupa. To jest nowy brazylijski system. Dobra, kończymy z Brazylią, przenosimy się do zaprzyjaźnionej Argentyny i tam też będzie stały fragment gry, tym razem rzut karny. Gonzalo Coronel, 19 años. Zawodnik bierze rozbieg. Delantero que ingresó, claro, para jugar el segundo tiempo. I bierze rozbieg. Nunca vi tanta carrera. No i to był rozbieg, no, to był rozbieg długi co najmniej tak jak intro na płytach Natalii Kukulskiej. Przecież ja nie wiem, czy Natalia Kukulska w ogóle ma intra na płytach. Ach chuj. W każdym razie rozbieg niezły, a puenta, czyli strzał, nie gorszy. 3-3, va Coronel, se frenó. Coronel, a las manos del arquero, a las manos de Benítez. Pozostajemy w Ameryce, ale teraz to zrobi się, ojej, jak poważnie, bo to będzie Liga Mistrzów. Ta najgorsza co prawda, ale Liga Mistrzów. Zespół z Kostaryki grał chyba z zespołem ze Stanów i takie zagranie z 94 minuty. No sędzia uznał, że to zagranie zgodne z przepisami nie było, no przerwał grę. Nawet kartkę dał. I ktoś tam się przyczepił, że żółta to za mało, bo on żółtą dał. Ta, pojawiły się jakieś głosy, że należała się czerwona, no ludzie. Przecież wiadomo, że w strefie CONCACAF, to chyba tak się nazywa. Ejka, jak tam głośno w tym studiu u mnie. W strefie CONCACAF jest taka zasada, że jeżeli noga nie odpadła, to jest żółta. Jak się noga nie trzyma tam na tych zawiasach, to wtedy czerwona. No i tutaj nie odpadła. No dobra, tak to w siebie nawet w pornolach nie wchodzą, no. Ale noga nie odpadła, więc czerwonej słusznie nie było. Ha, a teraz to dopiero będzie wejście. Mecz eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Honduras kontra Haiti. Goście zaczynają mecz bez bramkarza. Na bramce staje obrońca. Nawet nieźle mu poszło, tam prawie karnego wyjął. Vuelto de zurda! A w 20 minucie zmiana, bo pojawia się bramkarz. Pewnie pomyśleliście, że on się w kiblu zatrzasnął albo coś. Nie.
i el 3 va a ir al campo. On zrobił test na koronawirusa i czekał na wynik. Cierpliwie czekał, dostał maila w 20 minucie, że może grać, że korony nie ma i sru na boisko. Pokręcone to wszystko w tej Ameryce, wracamy do Europy. A co w Europie? A w Europie też kręcą. To była 6. liga angielska, zespół Dorking FC. No i zawodnik troszkę się zakręcił. A na Ukrainie też się zawodnik zakręcił dość. Strzelił gola, rzucił koszulkę gdzieś tam w pizdu i poszedł celebrować tego gola. A później wrócił i co? W takim dużo nieprostym meczu, gdzie dużo ważko. Wrócił na miejsce i koszulki nie ma. Gdzie jest kurwa moja koszulka? Ja tak rozumiem, że futbolka znikła. A przydałaby się, żeby kontynuować mecz? Jakaś ciekawa sytuacja. No. Okazało się, że jakiś kibic mu tam schował na chwilę dla jaj. No ale mindfucka musiał mieć niezłego ten zawodnik przez chwilę. Fanaty, baś te... Fanaty tam stojali. A jakby ktoś nie mógł znaleźć koszulek zespołu Kartofliska, albo na przykład koszulek na randkę kartofliskowych, to ja powiem, gdzie można je znaleźć. Kartofliska.com, tam jest kartofliskowy hipermarket. Ostatnio burdel na tej stronie ogarnąłem, więc tam można coś zamówić. A jak o burdelu mowa, to jeszcze przy okazji na swój drugi kanał zaproszę. Burdel na kółkach on się nazywa, jest o charakterze podróżniczo-rowerowym. Tam też są same mądrości. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. Kurwa, gdzie mam ten scenariusz? Co następne było? Dobra, mam. To była Liga Ukraińska i teraz miało być takie płynne przejście do kolejnego meczu Ligi Ukraińskiej, ale nie wiem, jak teraz zrobić płynne przejście, więc będzie niepłynne. Dobra, pachnidło z Ligi Ukraińskiej teraz. No to tak w trzeciej lidze ukraińskiej grają. To była trzecia Liga Ukraińska, a teraz będzie trzecia Liga Rumuńska i uwaga, będzie żart! Ale to nie będzie mój żart, więc on może być dobry nawet. To był żart, który włodarze jakiegoś zespołu trzecioligowego z Rumunii zrobili na Prima Aprilis we współpracy z lokalną gazetą, bo ta gazeta 1 kwietnia opublikowała artykuł, że zwalniają trenera. Ha, 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 hi, 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 zwalniają trenera. Taki żarcik na Prima Aprilis. No i wyszedł im ten żart, bo trener wziął tę gazetę do łapy. O kurwa, zwolnili mnie, to wypierdzielam. Spakował się i pojechał. No ale zadzwonili do niego i powiedzieli wracaj. A co na to? Pierdalajcie! Jak ktoś zrobił lepszy żart na Prima Aprilis, to proszę bardzo tam wpisać w komentarzach. Z chęcią poczytam. Tak więc trener spierdzielił. A zanim ja tak jeszcze definitywnie spierdzielę, to jeszcze jedno spierdalanko będzie na koniec. Liga Bułgarska. Tam sędzia podjął jakąś dość kontrowersyjną decyzję i co? No i musiał spierdzielać z tego boiska, bo bał się po prostu, że w ciry dostanie. Też chyba była trzecia liga. Trzecia liga bułgarska, tak. Tak więc mamy komplet, mamy hat-tricka. Spierdzielił trener, spierdzielił sędzia. Spierdzielam i ja. Dziękuję za wspólne odkurzanie. Do następnego. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Link do oferty znajduje się w komentarzu pod filmikiem.